Tak. Chyba wybrzmiało, tak? Witam Państwa w kolejnym programie internetowym przygotowywanym przez Miejski Dom Kultury w Mławie. Dzisiejszy program realizują Jerzy Grzebski i Tomasz Szypulski. Jest z nami ponownie Łukasz Cieślak. Dzień dobry. Jak widać na perkusji. I jak widać, coś się zmieniło w jego zestawie. Łukasz, coś chyba kupiłeś. Mógłbyś opowiedzieć nam o tym, co tu się pojawiło i tak świeci dzisiaj. Tak, zmieniłem talerze. Cały zestaw talerzy, to są, marka jest Istanbul, to są talerze własnoręcznie robione, tureckie. I to jest zestaw składający się z hi-hatu 14, ride jest 20 i 18 i 16 crash. I to są takie dosyć jasne blaszki. A co charakteryzuje właśnie te, akurat te blachy, co je odróżnia od innych? Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na te blachy? Zdecydowałem się też ze względu, może to trochę zabrzmi jak reklama, ale między innymi na cenę. No bo jakość i cena idą tutaj bardzo fajnie w parze, bo nie są zbyt drogie, a bardzo fajnie brzmią i też myślę, że nieźle wyglądają. Okej. Okay. Jak się podniszczą, pewnie będzie jeszcze lepiej, tak? Trochę. Dobrze. Rozpoczęliśmy od utworu, które zakwalifikujemy sobie jako taką troszeczkę szybszą balladę, tak? Bo chcemy, Łukasz chce pokazać na perkusji takie proste bicia. Ten utwór oczywiście później się zmienia. To jest utwór, który gram z zespołem. Chyba ten zespół jeszcze nie ma nazwy. Tekst po polsku napisał Piotr Ruszczyński, znany z zespołu Starsi, autor tekstów, autor też kompozycji, muzyki. Bit, który dzisiaj gramy, został, no powiedzmy, wymyślony, można tak powiedzieć, przez muzyków grających soul. Określa się go, w internecie przynajmniej znalazłem takie określenie, jako bicie typowe dla wytwórni Motown. To jest wytwórnia w Detroit, w Stanach Zjednoczonych, w której między innymi nagrywali Jackson's Five, czyli Michael Jackson ze swoimi braćmi, Marvin Gaye, nie Barbara Streisand, tylko Donna Summer, chyba Donna Summer. Czyli bardzo, bardzo znani muzycy, wielu, wielu innych również. No i ten beat pojawiał się w wielu kompozycjach. Czy mógłbyś go nam dzisiaj i słuchaczom opisać? Na czym polegają twoje działania? Tak, to jest ten beat, który był w zwrotkach, czyli taki spokojniejszy, z graniem na obręczy pałeczką. No i może tak jak na ostatnich zajęciach, rozłożymy to tak na czynniki pierwsze, żeby po kolei pokazać. Rytm polega na tym, że cały czas miarowo uderzamy lewą ręką na werblu o obręcz na każdą miarę w takcie, czyli na raz, dwa, trzy, cztery. Za każdym razem mamy tutaj werbel, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo proste to jest, tylko bardzo ważne jest, żeby trzymać puls, nie przyspieszać, bo gdy jest taki monotonny rytm, to zdarza się albo zwolnić, albo przyspieszyć, jakieś szarpnięcie, więc też się trzeba skupić nad tym. Na stopie będziemy mieli trzy uderzenia i będą to uderzenia na 3 i, 4 i na raz. Czyli to będzie wyglądać tak. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. I teraz postarajmy się połączyć to razem z werblem. Może zwolnimy troszkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa,
bardzo prosta rzecz, bo mamy tylko uderzenia 3 na stopie i reszta, co nam zostało, to uzupełnić to hi-hatem, czyli ósemkami. I te ósemki też są grane, pierwsza akcentowana, druga nie. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz. Dosyć prosta sprawa, a bardzo nam się tutaj przydała w tym utworze. Tak, a czy można jeszcze coś tutaj uprościć, żeby osoba, no bo ty mówisz, że to jest łatwe, ale dla ciebie, a czy można to jeszcze jakoś uprościć, żeby ktoś, kto zaczyna, mógł sobie prawie to, co ty zagrałeś, zagrać? Możemy pokombinować tak z tym, żeby uprościć stopę, a zostawić tylko tutaj tą bazę na raz, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Okej. Tak, już jest prościej, już jest bez tego jakby takiego przesunięcia na stopie, to już jest takie bardziej oparte. To może spróbujmy tą prostszą wersję teraz, tak jak zagrałeś, a później w drugim kółku zwrotki zmienisz na tą pierwotną. Tak, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Mhm. Zaczynasz ty specjalnie, żeby właśnie było słychać ten beat, żeby wprowadził nas w klimat tego utworu. Może być, mogłoby być, tak? Jako takie wprowadzenie. Zresztą to chyba jest fajnie od czasu do czasu zrobić, uprościć, żeby urozmaicić, prawda? Beat, który no, jest trochę monotonny. A czy mógłbyś troszeczkę, chyba już mówiliśmy o tym, jak to jest z tą obręczą, w jaki sposób uderzasz w obręcz, jak jest ustawiona pałka, czy można gdzieś indziej w obręcz uderzać, w jakieś inne części perkusji? Tak, ogólnie obręcz, bardzo często się używa obręczy na perkusji i z tego, którego dzisiaj korzystaliśmy, to polega na tym, że opieramy pałeczkę o membranę i uderzamy po prostu w obręcz pałeczką i też możemy tutaj sobie regulować brzmienie, bo gdy weźmiemy, oprzemy pałeczkę do końca i uderzymy, to ten werbel nie brzmi, bo po prostu w złym miejscu jest tutaj oparta, za daleko pałeczka. I trzeba znaleźć takie miejsce, w którym i te brzmienie będzie nam pasowało i ten werbel będzie wybrzmiewał. Bo teraz, gdy będę przesuwał pałeczkę, to brzmienie się będzie zmieniało. I jak za daleko już słyszymy, że jest taki brzydki duden. I najlepiej jest, to jest to samo miejsce, w którym, to jest to samo miejsce, o którym mówiliśmy na zajęciach z... Ballada wtedy graliśmy chyba, tak? Czy... Tak, co pokazywałem... Poprzednie zajęcia. Tak, poprzednie zajęcia. To jest to samo miejsce, w które staramy się uderzać, gdy siedzimy po prostu. Tylko tutaj, w tym miejscu opieramy pałeczkę. I może to jest jedno z takich... To jest jeden ze sposobów, gdzie korzystamy z obręczy. Drugim sposobem jest rimshot i też polega na korzystaniu jednocześnie z membrany i z rantu, z obręczy. W jednym momencie trzeba uderzyć tak, żeby pałeczka spotkała się i z membraną, i z rantem. I to jest taki dosyć głośny dźwięk. I często korzysta się, nie wiem, w refrenach, gdzieś, gdzie po prostu mocniej trzeba przyłożyć. Tylko często... Gdy na przykład nie trafimy i trafimy w sam rant, to po prostu się nie odzywa, bo to jest czyste uderzenie w rant i musi być równocześnie. Też wymaga to takiej precyzji. A to ja już wiem, dlaczego te twoje ulubione pałki stare wyglądają tak, jak wyglądają. Tak. No, a nawet pałki dzisiaj są nowe i niedługo będą wyglądać pewnie podobnie jak tamte. Pewnie tak, bo to... Taki proces. Jeszcze tak, może, a jakie pałki polecasz na przykład takim no, nastolatkom grającym na perkusji? Jakie powinny być? Jaki rozmiar, tak? Mówi się? To czy? Według mnie to zależy dla każdego. Każdy powinien dla siebie coś znaleźć. Bo to najlepiej jechać do sklepu, po prostu każde pałeczki wziąć w dłoń, spróbować sobie kilka uderzeń. Teraz w sklepach można sobie próbować te pałeczki, uderzać.
I ważne jest, żeby też może i nie za często zmieniać te pałki, żeby po prostu znaleźć takie odpowiednie dla siebie. Mhm. Dobrze, to może teraz pokażemy, co zrobiliśmy po zwrotce. Jest oczywiście refren. Tak. Co tam dodałeś dzisiaj, jak rozwiązałeś, tak? To wszystko. No było przejście, które pierwsza część nadaje się do nauczenia, bo druga już składa się z takich, to są sekstole rozłożone na cały zestaw, więc zbyt długo by mówić tutaj, żeby to wszystko opowiedzieć. To może pokażę tylko ten pierwszy moment, z którego korzystałem. To jest takie budowanie napięcia na flortomie i na werblu. Zaczynamy od słabej dynamiki i robimy crescendo do góry. I bardzo ważne jest, żeby obie pałeczki uderzały równocześnie w werbel i w flortom i powoli dynamika, żeby rosła. I to wygląda w ten sposób. I to jest bardzo fajne właśnie do tego typu przejść między zwrotką a refrenem, bo buduje już takie napięcie, to jest taki przedsmak tego, co będzie się działo w refrenie. Czyli refren. Tak, ale teraz pokazałeś tą prostszą wersję, tak? Prostszą wersję. Która jest do zagrania, no dla początkującego perkusisty też crescendo, to jest? To jest od dynamiki cichej do dynamiki głośnej, takie powolne przejście. Jak to jest możliwe, że jeszcze w jakiejś dziedzinie nie ma języka angielskiego, tylko jest włoski? Tak, niestety w muzyce obowiązuje, albo istety. No właśnie, dobrze. Okej, no to czy zagramy może teraz przejście na refren, żebyś jeszcze dobrze, raz pokazał? To pokażemy. Tak, właśnie. A czy będziesz mógł pokazać tą swoją wersję, którą tą trudniejszą wersję tego przejścia? Możemy spróbować, ale... Ciężko będzie to rozłożyć, tak? No tak, i za dużo będzie też pokazywania. Okej, no dobra, ale to jeszcze to jedno... Spróbujemy z tej prostszej, zrobimy dwa razy i będzie porównanie. Dwa razy, czyli cała zwrotka. Tak. Uwaga. My tak, przepraszam, bo troszeczkę z tych naszych spotkań zrobiliśmy takie jak gdyby próby, tak? W pewnym sensie. Ale myślę, że to też jest dobry pomysł, żeby pokazać, jak można po prostu pracować nad utworem. Zaczynasz. Tam się już bardzo dużo działo. Tak. Pierwsze przejście było proste, a drugie już bardziej złożone. No i tak jak mówiłem, to jest rozłożenie sekstoli na zestaw i to jest z takiego, jakby powiedzieć, schematu. Tego schematu najpierw się trzeba nauczyć na werblu, a później go przekładać na cały zestaw. A co to jest ta sekstola, bo nie wiem. Dobrze, to może pokażemy, co to jest ta sekstola. To jest po prostu taki podział nutki. No po prostu to są nuty. I teraz pokażę, na czym to polega. Od ósemki do sekstoli. Zaczynamy od ósemek, później triola ósemkowa, szesnastki i triola szesnastkowa. I tak to właśnie wygląda. Tak trochę egzotycznie się zrobiło, tak? No tak można powiedzieć. Odrobinę. Dobrze, to może... Teraz ja pokażę odrobinę, co robię na gitarze w tym utworze i tutaj chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, no znowu wykorzystuję pewne sztuczki, które pokazywaliśmy już. Kawałek jest w pierwszej części i w drugiej też bardzo prosty. Troszeczkę to przejście pod koniec tej frazy, nazwijmy to frazą, będzie trudne dla was może do zagrania, przynajmniej dla niektórych. Oczywiście można to uprościć, ale na razie skupiam się na pierwszej części. Dobrze? Tak na razie bez perkusji pokażę. Palec, no chyba ten, tak? Na siódmym progu. Wszystko znowu widać. Tak. No to jest dla leniwych gitarzystów, tak? Bo tylko tutaj ustawiam palec. Piąta struna. Druga struna i pierwsza struna.
Zjeżdżam palcem na trzeci próg, cały czas jestem na piątej strunie, ale tym razem postanowiłem sobie, że lepiej zabrzmi, jak nie uderzę w drugą i pierwszą, tylko w trzecią i drugą. Posłuchajcie. Dobrze, i teraz tak, pierwsza część, druga część, wracam na siódmy próg i robię to samo, co zrobiłem przed chwilą na trzecim progu, ale tutaj sobie coś dodam, kawałek linii melodycznej, którą śpiewa wokalista, tu powstanie to unisono, o którym mówiliśmy, czyli gitara i wokal śpiewają razem. Uwaga. Troszeczkę chyba za ostro brzmi gitara, ale to nic. Druga, trzecia, druga na dole i na drugiej strunie ósmy próg. Siódmy. I tutaj się stała taka rzecz, to co pokazuje, to są uproszczenia, bo tak naprawdę, no bardzo rzadko, przynajmniej na tym początkowym etapie, zdarza się, żeby palec wyginał się w ten sposób, tak? To jest no, raczej rzadka sprawa, no ale w tym przypadku trzeba złamać tą zasadę, czyli wszystko, co pokazujemy, pokazuje przynajmniej na początkowym etapie, to są uproszczenia, tutaj jest inaczej. Zagramy teraz razem tą zwrotkę, ten fragment, tak? I później pokażę, co się dzieje dalej w utworze. Zobaczcie, co się stało. Zagrałem tą pierwszą część i dodałem drugą, która polega na tym, że łapię power chordy. Gram szóstą, ten palec naciska na piątą i na czwartą strunę. Pamiętamy o ułożeniu ręki, ułożeniu palców w czasie grania power chordy, power chordów. Zmienia się znowu pozycja ręki. Pierwsza część tej drugiej części zwrotki. Tutaj jest prosta sprawa, szósta, piąta, czwarta, powtórka tylko na piątym progu, no i później się troszeczkę sprawa komplikuje i tutaj też gram wersję uproszczoną, bo tak naprawdę w oryginale nie gram tego w taki sposób, tylko zobaczcie, co robię. Czyli przed tymi dźwiękami uderzam za każdym razem bardzo krótko. Jaka to będzie wartość? Nie, to będzie przednutka bardziej. Przednutka, tak? Bardzo ważna w muzyce, tak? Przednuta. Tak. Czyli coś, co gdzieś tam na końcu taktu się pojawia i czy tak to jest? Nie. Przednutka to jest mała nutka przed nutą główną. No, okej, okay. Czyli w tym kolejnym tekście. Obojętnie w jakiej przy jakiej nucie to może być postawiona przednutka. Ale dodaje muzyce bardzo dużo, prawda? Tak. Porównajcie sobie, ubarwia. Zobaczcie. Uwaga. I teraz właśnie z tą przednutą. No tutaj jeszcze szarpnąłem strunę i dalej, co się dzieje w tej drugiej części zwrotki? Czyli... No to jest trochę trudniejsze. Piąta i czwarta struna grają tylko w tej części. Czyli cały czas leci nam piąta, robi nam taki basik, jak zwykle. Siódmy próg. Pusta, szarpnięcie palcem. Bardzo ważne jest to szarpanie palcem, inaczej po prostu nie można by było uzyskać tego efektu, no przednuty czy czegoś takiego. I to brzmi oczywiście lepiej niż wtedy, kiedy jest uderzenie palcem czy paznokciem. Dobrze? No i teraz krótko i bardzo szybko refren. Może zagramy ten refren, tak? Bez wstępu już żadnego. Widzicie akordy?
Jeszcze raz, pokażę je szybko. Tutaj G-dur. Czasami w ogóle nie łapię strun na dole i uderzam tylko w basowe. Drugie kółko. I tu zostaję na tym akordzie. No i to się po prostu powtarza. Każdy, kto będzie chciał się nauczyć tego utworu, myślę, że już wie mniej więcej, o co chodzi. Oczywiście, no, dzisiaj, kiedy przygotowywaliśmy się do nagrania, doszliśmy do wniosku, że no, jest tu masa sprzętu, kilku muzyków, ale jest, jak to określiliśmy, ubogo? Tak. Dlaczego jest ubogo? Łukasz. Jest mało instrumentarium, nie ma basu, nie ma tej podstawy, która by nam bardzo pomagała, tak jak w takich przejściach różnych z refrenu na zwrotkę, no to po prostu to by było dla nas takie podparcie kolejne. Mamy basistę przecież. No właśnie. No tak, dwie perkusje to byłoby chyba za dużo na to pomieszczenie, bo Tomasz przecież też jest perkusistą. No szczególnie ten bas to jest ważny no, dla całego zespołu, tak? No tak strasznie tego brakuje, tych niskich pasm, no ale dla perkusisty to już jest... No tak. No. Wytworzycie całość, prawda, z basistą. Tak. No to może ktoś się do nas zgłosi, jakiś basista, albo zapraszamy jakiegoś basistę, który chciałby z nami tutaj pokazać, no na przykład właśnie, co może zrobić gitara basowa w takim utworze. Zagrajmy może to jeszcze raz na koniec. Oczywiście tam się jeszcze pojawiają na gitarze inne rzeczy, na przykład robię ślizgi, tak? Ale może o tym kiedy indziej. I jeszcze raz od początku. Jak zauważyliście, tutaj jeszcze w refrenie zrobiłem to, o czym już kilka razy mówiłem, czyli złapałem sobie zamiast akordu G-dur power chorda i przytłumiłem struny. Wtedy Łukasz zrobił to crescendo. Tak, crescendo. Nie crescendo, tylko crescendo. Crescendo. Okej, okay. I to było takie unisono. Można tak to opisać? O, w pewnym sensie rytmiczne no, unisono. Tak. No muszę się troszkę z tej teorii podszkolić. Dobrze, dziękuję ci Łukasz bardzo, dziękuję że bardzo. Byłeś dzisiaj z nami. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.